Fundacja Incorpora od wielu lat organizuje kampanię społeczną Zadbaj o służ pałasie. Kampania ma na celu podniesienie wiedzy i świadomości społecznej na temat wszystkich problemów związanych ze suchem. Ta dzisiejsza sesja to jest kolejny etap realizowanej przez nas kampanii. Tym razem ona jest skierowana bezpośrednio do osób zainteresowanych i osób niesłyszących. No dziś mieliśmy niezwykłe wydarzenie, gdzie dwie młode, piękne dziewczynki aspirujące do tego, aby w przyszłości zostać modelkami, miały właśnie takie próbne sesje. Sesje z młodym, aczkolwiek znanym, bardzo już projektantem, Bartoszem Milawskim, z którym przyjaźni się od lat i z którym wymyśliliśmy właśnie taką koncepcję na pokazanie i zintegrowanie środowiska osób niesłyszących, fantastycznie funkcjonujących w środowisku słyszących i przygotowaniem tego środowiska naszego do tego, żeby ładnie przyjąć te osoby do siebie. Dzisiaj spotkaliśmy się z dwiema pięknymi dziewczynami na sesji zdjęciowej właśnie mojej akurat najnowszej kolekcji letniej, która premiera będzie 8 maja, czyli dzisiaj jesteśmy na sesji przedpremierowej akurat mojej najnowszej letniej kolekcji, która nazywa się Replay. Więc dzisiaj dziewczyny miały okazję akurat zaprezentować nasze najnowsze sylwetki. Dzisiaj dziewczyny spisały się rewelacyjnie, więc myślę, że to jest dobry zwiastun przed tym, aby razem zapozować z profesjonalnymi modelami na naszej głównej sesji zdjęciowej promującej całą naszą aktualną kolekcję letnią. Więc to też jest nasz początek współpracy z Incorpora i Pilawski, więc myślę, że jeszcze nie jedna sesja akurat przed nami. Bardzo duża niezrozumiałość przez osoby słyszące w ogóle problemu niedosłuchu. My planujemy zorganizowanie szerszej kampanii, bo tak naprawdę ta dzisiejsza sesja, i widzę jak moje dziecko rozkwita i jak wszystko dzisiaj jest piękne i cudowne, jest tylko wstępem do tego, co chcemy pokazać w przyszłości, niedalekiej już myślę. Pomóc młodym osobom wejść w życie dorosłe. To jest niezwykle duży problem dla tych osób, bo one nie znajdują zrozumienia w świecie ludzi słyszących, niezwykle trudnym świecie. Dlatego chcemy też pokazać, jak wypromować się, jak w tym dzisiejszym świecie funkcjonować, jak uniknąć takiego wyobcowania społecznego po to, żeby nasze dzieci były szczęśliwe. I to jest takie moje największe marzenie, żeby moje córki były w życiu szczęśliwe. Na pewno to było nowe doświadczenie. Nigdy nie robiłam profesjonalnych zdjęć, ale myślę, że warto było zrobić mały krok. Jest taki jeden cytat: małe kroki, które robisz do przodu, są lepsze niż duże, które tylko planujesz. Ja tylko zapytam Ciebie, Alicja, podobała Ci się ta sesja? Jak się czułaś w roli modelki? Wiem, że to było trochę trudne, ale fajnie było? Super, no to się bardzo cieszę. Jak będziemy Cię zapraszać do kolejnego etapu, przyjdziesz? I zobaczymy. No to uszy do góry.